Wielce szanowni gospodarze, panowie prezesi, panie ministrze, panie generale, wielce szanowni państwo. Duża chwila, ogromna radość dla Wojska Polskiego, dla Ministerstwa Obrony Narodowej, dla bezpieczeństwa Polski przede wszystkim. Jesteśmy w firmie WB Electronics, w całej grupie WB, która jest największym producentem dronów w Europie. Jesteśmy dumni z tego, że dzisiaj została podpisana umowa z polskim producentem dronów, z firmą, która inwestuje w rozwój, w technologię, w najnowocześniejsze odkrycia, stawia na polskich naukowców, stawia na polskich inżynierów, korzysta z tych doświadczeń, które są źródłem do naszej chluby i chwały, bo to polska firma dla polskiego wojska będzie produkować drony. Podpisana została umowa wykonawcza. Jest ona wypełnieniem umowy ramowej. Umowa ramowa obejmuje 400 zestawów, czyli 1600 dronów. Dzisiaj pierwsza część, dająca już poczucie, że ten proces nabiera tempa. To jest taka pozytywna kontynuacja. W tym naszym zwariowanym świecie, gdzie emocje polityczne często biorą górę, jest coś dobrego, jak można realizować wspólnie dobre cele. Ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo jestem dumny z tego, że możemy dzisiaj realizować umowę wykonawczą na zakup 7 zestawów, 28 dronów na potrzeby polskiej armii. Będą z niej korzystać szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej. Są do tego przygotowane, są wyposażone w dobry sprzęt, ale też mają określone umiejętności. Te drony służą rozpoznaniu. Sprawdziły się w najważniejszym doświadczeniu, jakie można nabywać dla przemysłu zbrojeniowego, czyli w doświadczeniu pola walki. Są używane dzisiaj przez siły zbrojne Ukrainy. Bardzo dużo zamówień z tej strony płynie do grupy, do WB Group. Jest ona, to jest tak na pewno doświadczenie, które powoduje, że mamy najnowocześniejsze wersje też. One są cały czas modyfikowane, uzupełniane o nowe doświadczenia płynące z pola walki. Więc możecie, szanowni państwo, być pewni, że Polska kupuje najlepszy sprzęt, że Wojsko Polskie dostaje najlepszy sprzęt w wersji najnowocześniejszej, której nikt jeszcze inny nie używa. To jest wersja 3.6, która będzie miała możliwość implementowania doświadczeń związanych z tym, co się wydarzyło, co się cały czas dzieje na Ukrainie. To jest bezcenna wiedza dla rozwoju technologii, dla bezpieczeństwa. Rozpoznanie jest podstawą dobrego planowania. FlyEye posłuży temu, żeby to rozpoznanie dla Wojska Polskiego było najlepsze. Kolejne umowy będą podpisywane jeszcze w tym roku. W najbliższych latach wszystkie te zestawy, 400 zestawów, czyli 1600 dronów zostanie dostarczonych do Wojska Polskiego. To też rozłożenie na miesiące czy lata ma swoje plusy, ponieważ technologia w ciągu tych miesięcy będzie szła do przodu i ciągle będziemy mieli najnowocześniejszą wersję. My nie kupujemy dzisiaj jednej wersji na stałe, kupujemy wersje, które będą upgrade'owane, można powiedzieć, modyfikowane, podnoszone do kolejnych poziomów swojej funkcjonalności. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy doprowadzili do tej umowy. Przede wszystkim dziękuję podatnikom, wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej, bo to dzięki waszym podatkom jest możliwość budowania silnej, nowoczesnej armii. To z naszych wspólnych podatków 4% PKB przekazujemy na armię, co jest największym w skali państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardzo chciałbym podziękować producentom, panie prezesie, na pana ręce, na panów prezesów, na panią przewodniczącą, przedstawiciel Rady Nadzorczej. Wielkie podziękowania za ogromne zaangażowanie, za odkrywanie, za prowadzenie badań. Przed chwilą w rozmowie z panem prezesem dowiedziałem się o 1000 inżynierach, którzy pracują na rzecz nowych odkryć, na rzecz badań i rozwoju. To jest praktyczna implementacja, czyli tak naprawdę można powiedzieć translacja, przenoszenie na język użytkowy odkrycia naukowego. Z tym zawsze mieliśmy problem. To był problem ogromny naukowców, którzy nie widzieli biznesu. Biznesu, który nie mógł przełożyć translacji z nauki na swoje potrzeby.
to wykorzystanie nauki i odkryć, to jest dla mnie bardzo imponujące. Gratuluję wielkości grupy, gratuluję rozwoju i w Polsce, i w innych państwach, w tym na Ukrainie. Dziękuję za to, co robicie, za miejsca pracy również, które dajecie. Cieszę się ogromnie, że Skarb Państwa też jest udziałowcem tego przedsięwzięcia i może w tym współuczestniczyć. Jesteście bardzo ważnym partnerem dla Wojska Polskiego, bo to nie tylko FlyEye, ale to systemy dla Rosomaka, Borsuka, Gladius, Topaz. To jest wszystko, co dzięki Wam możemy otrzymywać. Jesteśmy z tego bardzo dumni, a dla naszego rządu inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy i publiczny, i prywatny jest rzeczą priorytetową. Pan minister Paweł Bejda, który odpowiada za uzbrojenie, jest pomysłodawcą poprawki, którą kiedyś zgłaszaliśmy, że 50% środków przeznaczanych na modernizację armii powinno być wydawane w polskim przemyśle zbrojeniowym. To jest element realizacji naszego programu, naszych zobowiązań, również zobowiązań wobec naszych wyborców, którym za to wsparcie i za tą możliwość realizacji bardzo dziękuję. Pan minister nadzoruje Agencję Uzbrojenia, na której czele stoi pan generał Kuptel, któremu bardzo serdecznie dziękuję, całemu zespołowi, bo to też jest 1000 osób. To się nie bierze z niczego, każda umowa to są ogromne przygotowania, analizy, zabezpieczenie finansowe. My jesteśmy twardo stąpającym po ziemi środowiskiem, które wie dobrze, że żeby móc powiedzieć odpowiedzialnie, że coś kupujemy i podpisać umowę wykonawczą, musimy mieć zabezpieczone środki. To nie ma innej możliwości. Środki na ten cel są zabezpieczone. Będziemy podpisywać kolejne umowy. Polska jest bezpieczniejsza, Polska jest bogatsza w kolejne doświadczenia. Dzięki myśli technicznej, która powstała tutaj, WB Group, WB Electronics, największy producent dronów, jest dostarczycielem dronów dla rozpoznania, dla analizy, dla możliwości bezpiecznego korzystania i ograniczenia narażeń na niebezpieczeństwo dla polskich żołnierzy, dla żołnierzy Wojska Polskiego, właśnie dzięki temu, że to są statki bezzałogowe. To jest w ogóle rewolucja. Pole walki na Ukrainie pokazało, jak ważne są drony. Bezzałogowe statki powietrzne, ale również, i o tym myślimy bardzo intensywnie, drony morskie, drony, które mają swoją ogromną rolę i w powietrzu, na wodzie, i na lądzie. W każdym wypadku to zwiększa bezpieczeństwo żołnierzy. Bezzałogowe statki są przyszłością armii, dlatego podjęliśmy również decyzję, i to na koniec, o ważnej decyzji dla całego Wojska Polskiego, dla zarządzania Wojskiem Polskim. Komponent dronowy, komponent wojsk dronowych, to jest nasz priorytet na tą kadencję, tak jak wojska medyczne, właśnie komponent wojsk dronowych, statków bezzałogowych jest naszym priorytetem, będziemy go realizować. Bardzo mocno będziemy stawiać na ten rodzaj uzbrojenia i będziemy implementować wszystkie doświadczenia, które płyną z wojny na Ukrainie. Jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do tego kontraktu, również tym, którzy byli przede mną, bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest pozytywna sprawa, że potrafimy zawierać umowy, które wzbogacają polskie wojsko, ale też są inwestycją w polski przemysł zbrojeniowy. Dziękuję bardzo.